Każda nasza aktywność musi mieć jakieś fajne ubranko i to również tutaj nie zawiodło. Bardzo fajnie falowały pod wodą te sukieneczki. Czułem się trochę jak taka duchowa meduza. A ja się czułem jak nenufar. O. Już aż się bałem, że Karol przyjdzie i mnie zerwie. No to zaraz Karol ci powie za tą nenuferę. Nie wiem, co mówili nasi koledzy, przyjaciele. Ale my nie będziemy mówić o szatach. Nie będziemy mówić o jakiejś chłodnej wodzie. Będziemy mówić o poważniejszych sprawach. Wiara, wszystko jedno jaka, polega na tym, że wierzymy. Jeżeli możemy się oczyścić, to czujemy się oczyszczeni. A ponieważ akurat ich wierze, tych prawd, bogów jest bardzo dużo i każdy odpowiada za coś. Wiemy, że od wiedzy, od grzechów, od szczęścia, od patrzenia, od mówienia. Od ogólnej też serca. Takiej wiedzy bym prosił. I pan ksiądz, czy przewodnik, wiem, pokazał też punkty takie w ciele. Ale tam wiesz, sięgnął nawet dość nisko. Dość nisko, więc mam nadzieję, że to też dla nas spłynie. Zaowocuje. Ha ha ha.